jak tutaj padło z tej sceny, włócznia Ćwingów, ta nagroda specjalna ma swoją historię. Od 2003 roku jest wręczana osobom, instytucjom, organizacjom, ale również przedsiębiorcom. Wręczyliśmy tych nagród równo 100. W tegorocznej edycji było bardzo wiele propozycji. Tych propozycji wpłynęło 45. I to jest bardzo piękne, kiedy doceniamy, dostrzegamy starania, osiągnięcia i sukcesy. Wśród tegorocznych laureatów są osoby wybitne. Są osoby, które działają w różnych dyscyplinach. To są nasze perły, które świecą tylko nie tutaj lokalnie, w Suwałkach, w regionie, w Polsce, ale również w Europie i na świecie. To są osoby, które świetnie promują Suwałki, Suwalszczyznę i nasze Podlasie. Za wniesienie nowej jakości w program edukacji artystycznej dzieci i młodzieży oraz za działania artystyczne, które przyczyniają się do promocji Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz Suwałk w kraju i za granicę, otrzymuje nagrodę włócznia Ćwingów pani Iryna Popowa. Dziękuję bardzo za taką wysoką ocenę mojej pracy, ale przede wszystkim to jest nagroda nie tylko moja, ale miasto Suwałk. Wiedział, że zawsze może liczyć na pomoc, na wsparcie wszystkich mieszkańców i to ja myślę, że to też wasza nagroda. Także nagroda to jest Suwalskiego Ośrodka Kultury, całej ekipy, która pomaga i ja uczyła od razu, niby to do rodziny przyszła tam. Także to jest nagroda, taka ciężka. Dla wszystkich moich przyjacieli, którzy zawsze mnie mogą przyjść na pomoc. Dziękuję. Także to jest nagroda dla wszystkich dzieciaków, których wy widzieli teraz na zdjęciach, które dzisiaj tańczyły, które biorą udział we wszystkich moich wydarzeniach, chodzę codziennie na zajęcia takie taneczne. Bardzo ich kocham i zespół Tan za radość, i ich rodziców kocham. I oczywiście to nagroda mojej rodziny, moich rodziców, mojego męża, moich synów. Kiedy mama wieczorem przyjdzie do domu, bo do późno pracuję. Dziękuję wszystkim. Proszę Państwa, włócznia Ćwingów, Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za innowacyjne rozwiązania pozwalające optymalizować zużycie energii elektrycznej przy pomocy nowoczesnych technik, urządzeń i programów informatycznych otrzymuje firma Prognozis Spółka z o.o. Bardzo serdecznie zapraszam. Szanownej kapitule za to wspaniałe wyróżnienie i oczywiście przekazać głos dla ojca tego sukcesu, mojego męża Pawła Konopko. Na początek chciałem podziękować mojej kochanej żonie, która namówiła mnie do tego, by wrócić w nasze rodzinne strony, do naszych pięknych Suwałk. Chciałbym podziękować za ogromne zaufanie i wiarę w projekt Młodych Przedsiębiorców panu prezydentowi, który wspierał nas od samego początku. Włócznia Ćwingów, Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przyczyniając się do poprawy ich funkcjonowania w środowisku oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości. Otrzymuje Stowarzyszenie Integracji Społecznej Alternatywa. Serdecznie wysokie kapitule za przyznanie.
przyznanie nam tego wielkiego wyróżnienia. Jest to dla nas olbrzymia radość, że w ten sposób doceniliście Państwo naszą pracę. Ja też chciałabym bardzo serdecznie podziękować i z tego miejsca uroczyście ślubuję, że bale Andrzejkowe osób niepełnosprawnych Czary Mary zmieniamy świat na weselszy oraz wiele, wiele jeszcze innych inicjatyw na rzecz chorych i niepełnosprawnych będziemy robili do końca życia, nawet kiedy nie. Aktywną działalność w zakresie organizacji wystawienniczej i filatelistycznej, szereg inicjatyw przybliżających historię naszego miasta oraz aktywny udział w grupie rekonstrukcji historycznej Garnizon Suwałki w roli marszałka Józefa Piłsudskiego. Wiadomo, kto w Suwałkach występuje, nie kto inny, tylko Stanisław Łobacz. Chciałbym podziękować Wysokiej Kapitule, jak również się panu prezydentowi wyróżnili takim wyróżnieniem. To wyróżnienie jest dla mnie prestiżowe. Pani Irenie Mackiewicz za działania na rzecz rozwoju suwalskiego hospicjum, tworzenie nowoczesnej bazy opieki nad osobami chorymi, pozyskiwanie środków na bieżącą działalność oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku niezwykle ważnej instytucji pomocowej w mieście. Dziękuję niezmiernie za to wyróżnienie. Jestem z tego tytułu naprawdę bardzo szczęśliwa. Dziękuję jeszcze raz za tą wspaniałą nagrodę prezydentowi. Włócznie Jadźwingów, nagrodę prezydenta miasta Suwałk w kategorii produkt za jakość świadczonych usług w branży gastronomicznej, a także działalność i wsparcie w obszarze społecznym otrzymuje pan Mariusz Łączkowski, firma Astoria Suwałki. Chciałem podziękować Kapitule Włóczni za tak ogromne wyróżnienie, jednak też ogromny udział w moim sukcesie mają moi wspaniali pracownicy. To dzięki nim stoję tutaj dzisiaj wśród Państwa i naprawdę jestem z nich bardzo dumny i cieszę się, że pracują u mnie. Nagrodę prezydenta miasta Suwałk za całokształt działalności trenerskiej zwieńczonej licznymi sukcesami suwalskich lekkoatletów otrzymuje pan Jarosław Jutkiewicz. Gratulacje. Dobra, chciałem podziękować serdecznie Kapitule Włóczni i panu prezydentowi, że możemy dzisiaj razem z Państwem gościć na tej wspaniałej uroczystości. Nagrodę prezydenta miasta Suwałk za wkład w popularyzację gry w szachy oraz organizację Międzynarodowego Memoriału imienia Ireny Warakąckiej otrzymuje rodzina państwa Warakąckich. Gratulacje, proszę o wielkie brawa. Bukiet od kwiatów, a za chwilę wsłuchamy się w ich głos. Ta włócznia jest dla ciebie, mamo. Bardzo, bardzo dziękuję Wysokiej Kapitule za przyznanie nam tej nagrody. To jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Mamo, dla ciebie. Szczególna włócznia, ta firma, która stanie zaraz tutaj na scenie, otrzymała ją 15 lat temu. Jest to, nie ulega wątpliwości, firma sukcesu, firma, która na co dzień funkcjonuje w naszym mieście, ale swoje wyroby sprzedaje na cały świat.
Cieszymy się niezmiernie, że mamy takich przedsiębiorców, mamy ludzi sukcesu, którzy zarażają właśnie tym sukcesem innych i pokazują, jak prowadzić działalność gospodarczą, jak dzielić się dobrem, również tym finansowym dobrem, jak wspierać suwalski sport, suwalską kulturę. Panie, panowie, chciałbym przekazać włócznie jaćwingów z diamentem dla firmy Malow. Chciałbym na początku tradycyjnie podziękować panu prezydentowi i szanownej kapitule za tą nagrodę. Zawsze jesteśmy związani z Suwalszczyzną i z Suwałkami. Czujemy się tutaj dobrze i chcemy to promować. Jest to fabryka zautomatyzowana, zrobotyzowana, nowoczesna. Fabryka 4.0. I przede wszystkim wysoko wykwalifikowana załoga. Jestem dumny, że pracuję w firmie Malow. Jestem dumny z wszystkich pracowników firmy Malow. Pracowniczą i pracowników firmy Malow i z tego miejsca w imieniu wszystkich chciałabym bardzo podziękować za tą prestiżową nagrodę.